muszę wygłosić kanoniczną formułę, jaką w takiej sytuacji stosuje się w mediach elektronicznych. Przed obejrzeniem zapoznaj się z opinią dołączoną do prezentacji lub zapytaj krytyka albo recenzenta, bo każdy film niepotrzebnie obejrzany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. No, co bystrzejsi mogą się już zorientować, że idzie o film Wojciecha Smarzowskiego Kler. Od pierwszego kadru tego filmu do ostatniego mamy do czynienia, drodzy Państwo, z bezbrzeżną ohydą. Obejrzeliśmy film Wojciecha Smarzowskiego Kler, żeby Państwo nie musieli tego robić. I drodzy Państwo, mówiąc szczerze, gorąco tej decyzji żałujemy. Żałujemy, bo film przykleja się do człowieka w sposób przerażający. Ten film, można powiedzieć, plugawi człowieka, który go ogląda. Wychodząc z kina można się czuć niemal jak po starciu z walcem, i to walcem, który jest pełnym ekstrementów, a niczego dobrego. Państwo tego filmu nie muszą oglądać, my Państwu o nim opowiemy. Drodzy Państwo, no Janusz Gajus wziął udział w filmie, który jest po prostu paszkwilem na Kościół, który jest obrazem, który ma zachęcić do masowej apostazji. Wielu aktorów znanych z poprzednich filmów Wojciecha Smarzowskiego również wzięło w tym udział, nie odmówiło tej roli Smarzowskiemu. Liczy na to, że każdy z nas jako widz polskich produkcji wyciągnie z tego wnioski, i to co najmniej przed telewizorem. Właśnie dlatego rzecz, którą trzeba poznać, to lista obsady, to obsada tego filmu. Myślę, że te nazwiska warto zapamiętać. Oprócz Smarzowskiego, Gajosa, Jakubika, te nazwiska wszystkie warto zapamiętać. Każdy, kto wziął udział w tej produkcji, przyłożył rękę do tego, aby powstał haniebny i wściekle antykościelny, antykatolicki film. I to nie powinno być zapomniane. Proszę Państwa, niech mu, przepraszam bardzo, niech mu Pan Bóg wybaczy szarganie największych świętości, jakie tam sobie tylko można wyobrazić. Niech mu Pan Bóg wybaczy.